Heya, pasty. Welcome to Stygia. Infamous space pirate Grayson Hunt at your service. Będzie dobry czy tylko polski? To pytanie od długiego czasu musiało zaprzątać głowy graczy czytających kolejne zachwyty nad produkcją rodzimego studia People Can Fly. Dziś sami możemy to sprawdzić, wielokrotnie przechodząc jedną udostępnioną w demie mapkę. Nie jest to część normalnej fabuły, bo grać możemy jedynie w trybie Echo. Chodzi w nim o wykorzystywanie wszystkich mniej lub bardziej ukrytych możliwości do jak najbardziej widowiskowego zrobienia przeciwnikom kuku. Im więcej punktów, tym lepiej, bo zapisują się one na internetowych tablicach wyników, dzięki czemu możemy mieć jeden powód do dogryzania znajomym więcej. Rolę przewodnika po demie pełni sam Grayson Hunt, główny bohater gry, który nie przebiera w słowach i zapowiada się na wybornego kompana pełnej przygody. Podobnie jak sama gra, demo jest po polsku, choć zamiast rodzimych głosów musimy zadowolić się napisami. Słuchając Hunta, nie trudno zrozumieć opory EA przed dubbingiem. Utrzymanie tego poziomu zawadiackiego luzu byłoby trudne, choć nie twierdzimy, że niemożliwe. We ready to boogie? Come on, let's kill with some skill! Gdy instruktażowe filmiki na spółkę z Huntem wytłumaczą nam, jak najlepiej wykorzystywać potencjał jego zabójczych zabawek, czas ruszyć na łowy. W trakcie pierwszego, trwającego niewiele ponad 8 minut podejścia, niespecjalnie wiedziałem, co się dzieje. Smycz gwarantowała dużo czasu na rozprawienie się z wiszącymi bezradnie przeciwnikami, ale licznik punktów nie rozpalał się do czerwoności. Dopiero za drugim razem nieco śmielej zacząłem korzystać ze specjalnych strzałów, w które wyposażona jest każda broń, co okazało się złotą receptą na sukces. Nie zaszkodziła też znaleziona przypadkiem butelczyna. Na bani celuje się co prawda trudniej, ale każdy martwy przeciwnik oznacza sowity bonus punktowy. Dzieła zniszczenia dokończyła pozioma winda, zamieniająca kilku przeciwników w krwawe naleśniki. Było przyjemnie, ale wciąż do zdobycia kompletu gwiazdek muszę bardziej przyłożyć się następnym razem. Demo jest bardzo krótkie i ferowanie na jego podstawie ostatecznych wyników mijałoby się z celem. Na pewno udowadnia jednak, że Bulletstorm będzie miał swój specyficzny, mocno przywodzący na myśl painkillera klimacik, który trzyma się z daleka od pełnej patosu konkurencji. Czy gra nie znudzi się po kilku godzinach? Naprawdę nie wiem. Będzie to zależało przede wszystkim od projektów plansz i ciągłego motywowania gracza nowymi sposobami na eliminację przeciwników. Do dema na pewno wrócę, gdy tylko któryś ze znajomych podejmie wyzwanie. A może i wcześniej. Ta trzecia gwiazdka oznacza, że na pewno ominąłem jakiś ciekawy sposób na torturowanie przeciwników. Combos that'll pucker your butthole. Kick ass with your buds online. Swoją drogą, Adrian Chmielarz wspomina, że w People Can Fly nikomu nie udało się wyjść ponad 15 000 punktów. Światowe rankingi pokazują, że jest to jak najbardziej możliwe.